Ułani z Deresza już od 26 lat biorą udział w obchodach dzisiejszego święta, asystując w czasie przemarszu i składania wiązanek. Dziś nasza obecność ma szerszy wymiar. Do ułanów dołączą piękne damy w historycznych strojach, by na rynku odegrać ostatnią scenę z filmu Pan Tadeusz. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa wyjątkowe widowisko. Dla nas wyjątkowy jest ten rok. W czerwcu klub Jeździecki Deresz obchodził jubileusz 35-lecia. Od początku działalności uświetniamy wiele uroczystości gminnych, a nawet wojewódzkich, prezentując zabytkowe pojazdy konne czy taniec na koniach zwany kadrylem. Jednak to dopiero od kilku lat naszym sztandarowym pokazem i swoistą perełką jest polonez, również tańczony na koniach. Poza pasją jeździecką interesuje nas historia, szczególnie bliska jest nam kawaleria. Nasza pierwsza instruktorka i wieloletnia mentorka świętej pamięci Jadwiga Pasturczak była żoną kawalerzysty kapitana Janusza Pasturczaka, dowódcy 11 Dywizjonu Artylerii Konnej. Dlatego też przy klubie od lat działa ochotniczy szwadron ułanów, a na proporcjach widnieje 11 dag. W kawalerii nie mogło zabraknąć trębaczy. To oni przekazywali rozkazy dowódcy szwadronowi za pomocą ustalonych sygnałów odgrywanych na trąbce. Również nasi ułani mają trębacza, zaprzyjaźnionego z klubem Jurka Sznajdrowskiego. Osiem pani będzie na nas czekało. Zaprezentujemy Państwu Polski Taniec Narodowy w Konwencji Jeździeckiej. Na dworach królów polskich stanowił element ceremoniału dworskiego, będąc paradą szlachty przed monarchą. Jest tańcem uroczystym, w którym gracji ruchów towarzyszą dostojne kroki. Pamiętajmy, że konie i jeźdźcy nie są zawodowymi tancerzami, a konie to bardzo płochliwe zwierzęta, dlatego prosimy też o wyrozumiałość. Przygotowując ten pokaz, inspiracją była dla nas końcowa scena z filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz i wyjątkowa muzyka Wojciecha Kilara. Panie burmistrzu? Szanowni Państwo, poloneza, czas zacząć! Szanowni Państwo, teraz kolejny szczególny moment, mianowicie odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego. Dzieją się rzeczy dziwne i niepojęte. 10 000 klientów dziennie przewija się tutaj. Pięknie panie, przyszłodni panowie oraz wyżonieska brać w imieniu ślubu, czyli ojczyzny celowcy. Wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeśli chcecie za rok lub za dwa zatańczyć z nami poloneza, zapraszamy w gościnne progi klubu jeździeckiego Deresz w Nowym Dworze.